Komórkę zgubiłem. Ej, dzieci się smażyć w piekle. Jak to spalenizną pachnie, ty garnek spaliłaś cały. Ja pierdolę. Jajo będzie jedzone. Pastaj ma to. O, to tu się może skupić. Ja wiem. To nie, kolejne postrowy. Patrzaj teraz. A co to jest? Majonez? If you don't have tamarind sauce, you can change to apple cider or vinegar. This one, I can sauce. No, dobra, dobra. You just open and then inside here, without tamarind sauce, have vinegar. Vinegar, yeah. And last one, peanut. Just peanut. If you don't have pickle, then you can. Dlaczego jest podobny w smaku ten? Coś mi przypomina. Konsystencja masła orzechowego, ale smak. Smak co przypomina? Miód? Nie wiem. Ale dobra. Jak miód taki? Jak miód taki? Smakowo? After shallot, tofu. Tofu, if you like, customer like. If you don't like this one, three stars. Three stars tofu. If you see yellow skin on the tofu skin, they sold with the turmeric. Yellow ginger, sold for tea longer. Tofu, would you get a shallot? Ja tego tofu nie będę tego jedzie. Nie uznaję tego składnika. Ja jak jadłem za moich lat w Tajlandii, to nie było tofu kiedyś do tego. Nie wiedziałem jeszcze w ogóle, co to jest tofu wtedy. Słuchaj. Zapewne nie wiedziałeś, co to jest jeszcze. Jak nie wiedziałeś, co to jest bakłażan jeszcze parę lat temu. Ty na mango sticky rice wtedy mówiłaś ryż z bananą, więc please. Zawsze mówiłam, mam and this one, the green one, garlic fries. Garlic fries, you have to cut like a tofu. Let us inside your beef. Tak, gareluję. Chciałem trochę skłamać, żeby skontrować. Nie no, ja nie lubię tego tofu. Put together this garlic. Put topping on this garlic. Tofu. Gdzie się w szkole muszę patrzeć w swoim rachunku? Nie ściągnę. Są stare nawyki. A ty tą końcówkę kryłaś? Tej końcówki chyba nie. Nie, oczywiście. To też? Kurde, ściągam od siebie. Yeah. Put together. This one, the young one, this one, better. Okay. So I want all this.
A ja miała rację. To jak ty ściągasz Agę? Od kogo? Sprawdzałem. Gdzie to? Don't forget your tofu, your tofu. To you don't like tofu. I don't like tofu. And noodle, noodle, this one rice noodle, medium size. This one small size. Aga, no nie co powiem. Only medium size. Na bieżąco. Big size tofu. You don't have to. Chcesz tofu trochę? Nie, nie wystarczy tyle. To może tak dla kosztu wezmę tylko kawałeczek. No dam tak dosłownie na smaczek. Ja dałam pół, ale nie mam. No i... Na przykład właśnie w Krakowie mamy taką knajpę, gdzie jest przepyszny pasta i tam jest tofu, ono wcześniej tak jest marynowane, czyli jest samo w sobie tak pyszne, bo ja ogólnie nie... Można, ja ogólnie nie lubię tofu, ale... Before Batoy, let's see, right? We just want. 17 minutes already. Oh, kurwa. Komórkę zgubiłem. Jestem ciekawa, jak wyjdzie, a ty? Bardzo. O. Nie, ja już jestem, już mnie to nie obchodzi, ten Batoy, jak to podałem do niego. Zmiał. No. What oil is this? Palm oil. Okej, ja słyszałem, że jedzenie nie wolno rzucać ogólnie, więc... No. You eat my breakfast every day. I eat everything. Eat it for chicken. Będziecie się smażyć w piekle. And it's sleepy. A po co ten ryż jest teraz? On jest to, on dopadaj się dodaje? Nie dopadaj, ale to nie dodaj. To na co my to robimy, ta scena z tym, z ryżem? No ale teraz patę jemy. Tak, ale on to sobie nam pokazuje już, bo jest ciężki. A co ty tam masz? And then, ludzie tam over here, siedzą. Panda leaf and coconut milk will make happy sauce. Happy sauce for your sister. Happy sauce? Happy sauce. Can you just one get for me here? Thank you. We will add in the little salt and sugar. Salt and sugar. Can you add in 2 spoons? 2 spoons also. We make happy sauce. Sugar. 15 spoons sugar. 15. Everyone will be happy. One, two, five, seven, one, two, nine, one. Dobrze, biała śmierć. Thank you. We call happy sauce. I add in pandan. Pandan leaf, just for the meal pandan. If you need any smell, vanilla smell, any smell, add in here for your cigarettes. Sometimes you see cigarettes have blue colors, purple colors. They add in butterfly flowers, butterfly bees. Pandan also can be green color, is more favorite. Nutella, Nutella. Happy. This one also, you can use coconut sugar, palm sugar, but your cigarette will shade to brown. This one you use white sugar because maybe cigarette have white color. Yes. Any colors, any smell. Happy sauce, happy sauce.
smell the sugar. Pandan leaf. Pandan. Have only Southeast Asia. You don't have. And then, right in here. Did you see, after a few minutes, you will not see coconut milk. Fertilized soap milk. This is same rice, durian sticky rice, jackfruit sticky rice. Add in inside the jackfruit. Mm-hmm. Banana leaf, cover rice. Yep. They cover inside banana, hollow sweet potato, and then the seed. After fermentation, I'll sweet potato. This one not too sweet, only 15 spoons. If you buy the food market, this they did it. Well, don't eat it. 1 kilo, 2 kilo, it's very, very sweet. When you make this here, how much of sugar? But when you eat, you will not feel sugar. But don't eat every day. How many days? Yeah, don't eat every day. You will get diabetes. So? Jaki miałeś plan? Good. Codziennie żyłeś za sticky rice? No, codziennie. A co ma to związanego z tym? Aha. Tak, to aha, to jest to dla sticky rice? Kurde. Nie widziałem, że tam jest tyle cukru. Myślę, że to jest zdrowe, patrzę, jak to jest ryż z mango. Maximum power. Push left side. Waiting bubble again. When you see bubble. Do oleju to chyba wody dobrze dać. Dolać ci trochę wody do tego? Co mamy dodać, jak będzie, jak będą mogli? Tofu i szalot. Yes. Bubble. Martko, to chyba troszkę wiesz. Okay, no mieszaj tam, mieszaj, co ty robisz? Bum. Co teraz? Krewetki? Trim, now! Ja i sucę robię. Z krewetkami. Popatrzyłaś się mocno? Co jest zostało zatrzymane? 1, 2, 3, 4, 5, put in the water. Put in the water, yes. We'll make our thai sauce. Wszystko? 4 czy wszystko? 4 wszystkie było. Gdzie z boku? Tyś widziała z boku, jak chodzisz do restauracji w Krakowie. Z boku ci dają orzeszki.
Tak, tutaj tak dają. Peanuts and milk. Also peanuts? Yeah, also peanuts. And then milk, milk, coconut sugar. Milk, milk, coconut sugar. Jak to teraz coconut sugar? Już dałem. Ok. A, zetki dałeś czy nie? Co, mieszać to? Nudle, Aga. Nie słyszę, jestem Okay, add in pomyślałeś się z korekiem? Gratuluję ci. Zepsułeś całą potrawę, Aga. Bo ja nie słyszę, co ona tu mówi. No to ja go trafiam od ludzi, co robią. No, znaczy generalnie... Nie przypomina mi to pad thai, to moja mieszanka. Powołaj panią, niech ci pomoże. This pulp and garlic fry. This pulp and garlic fry. Yeah, and meat. Yeah, meat. A to spalenizną pachnie, ty garnek spaliłaś cały. Ja pierdolę. Ty będziesz musiała zamiast woka sobie kupić, to będziesz musiała odkupić tu. Dobra. Całe zjarane. Zjarane. Ej, ty u mnie też się zaczyna jarać. Nie, tak, nie też tak mają. Ja mam poprawkę. O, ty też tak. No bo nie był... Kurwa, dymi się. Okay, and then beat bump and garlic fry. Yeah, it's all right, from the dog. What now? Co? No, this one good. Linii dry. Ja, ale tak się przyrumieniło teraz. Co teraz mam dać? Kiełki? Ja nie mam za dużo tej cebulki. No bekę masz ciebie, że nie dodajesz orzechu do tego. Kto? A myślałem, że to ty tak posypałeś te orzeszki. Nie. Ładnie to wygląda. Moje, nie. O kurwa, na ziemię poszło coś. Przepraszam, proszę się nie wtrącać tutaj. Twój w restauracji? Twój w restauracji? Mhm.
dzisiaj chyba. To jest pad thai. Tak, wygląda jakby był zwrócony. Zostaniesz pokażona. Nie no, źle wygląda mój? Nie, bardzo ładnie. Ja będę jadł forkiem. Zrobię sobie też zdjęcie. Jestem bezdumna. Tu jest chili, a tu orzeszki jeszcze. Tam jest chili akurat. Ja chcę widelec. Ja też nie umiem tak. Dodajesz jeszcze orzeszków? Możesz mi dodać też. Ale to masz ten na boczku orzeszku. Czego? Wiem. No właśnie. Do you have fork? Fork. Yeah. 1,000 baht. Okay. Thank you. Kurwa, dobra, jemy tego kota i na zrywę. Nie będę płacił. 1000 baht. Limonka. Aha. Wywalczył. Wywalczyłem. 1000 batów. A chcecie też? Ja nie, ale... A. Ja nie wiem, czy dam radę. Zapomniałem, że ty... Ale ty umiesz pajeczkami przecież. Co? 1000 batów, ile to będzie? 110. Ewentualnie bardzo sroga kara. A co za to jest? Kara za ten? 1000 batów to jest bardzo sroga kara. Jaką kara? Dobre. Brakuje mi czegoś takiego... Na przykład sosu. To dali tę samą rzecz. Ale nie, no jest dobre. A smakuje podobnie. No. Ale dziwi mnie trochę, że robiliśmy z tego mokrego makaronu. Przecież wiem, to chyba używają tego mokrego nie, makaronu. Nie, mokrzy się to wcześniej. Nie, to jest saszetka. A, no na to samo zasadzie, jakbyś sama go wymoczyła wcześniej. No tak, ale po prostu mnie to dziwi, że tutaj używam takiego, co nie myśleliśmy go sami, nie? No, a jak coś jest tutaj na mieście, no. To był dużo lepszy na przykład niż ten? Był taki ten, wydaje mi się, że sosu sojowego i rybnego dali więcej. On miał tego aromatu więcej co nie ma. Ale tylko raz jedno z tego, bo reszta była dużo gorsza. O, tak. Ty chyba ciągle? Ale jest naprawdę dobry. No, szybko. A jeszcze mnie zjechał z tego pierwsza. A czemu kiełki? No dałem, no ale to wszystko muszę na raz. Przecież kupujesz kiełki w tym. No nie wiem. Nie dodałem na razie. Dodam później. Może. Bardzo dobre. A twoje takie same czy inne? Takie same. Na przykład jajko tak mi się dziwnie chciało. Bo to trzeba chyba je tak ziabać, nie? Żeby było takie jajecowe. Przygotowane, wyporcjowane, nie? To jest... No tak. Nie powiem wam, że nie do końca lubię, jak ktoś mnie tak za rękę prowadzi. Bym wolał, żeby coś wytłumaczył na początku taką ogólną ideę i potem podpowiadał w trakcie, a nie, że teraz dodaj to, teraz dodaj to, teraz dodaj to. Chodź, tam spróbować.
Dobra. Ja jestem sobie obrane krewetki. Dobra, ale na gwiazdkę myślałem, to chyba za mało. A chili sobie dałeś? Moje jest trochę ostrzejsze, bo ja mam chili. Chili? A skąd ty miałeś chili? Tutaj jesteś? A może trochę dać. Nie no, kazałeś mi dodać tą teraz bez sensu i cały czuję tylko tą. Wiesz co? Te jak to się to chyba nazywają? Kiełki, no. To na początku trzeba było dodać. Poczekamy też, że myślałam, że to będzie mała porcja, ale jest taka naprawdę solidna. Tyle przepisów, ile kucharek tutaj. No, no, nawet tymi pajeczkami nie idzie, zobacz. Nie mam, weź sobie. No to dobre, ale coś czy, że w Polsce takie będzie ciężko zrobić. Ja ci tak powiedziałam, żeby ci było miło, bo tam no, a jak już kupisz tu... To jest większą limonkę, dlatego to jest lepsze. Widzę, że mam takie duże kawałki jajka, tak chyba nie powinno być. Tego jajka prawie nie czuć przecież. I mam też zasmakował ten pad thai, że nie czuć, no. Ale z drugiej strony ostatnio zrobiliśmy pad thai tam na Filipinach. I zapomniałem o jajku. I było gorsze. Gorsze? No, A widziałam gdzieś w Tajlandii, jak szukałam różnych miejsc z jedzeniem, to widziałam, że są takie opcje pad thai bez jajka. No na pewno. No, jak wegan. Tofu bez jajka. A z tofu zawsze podają teraz, czy nie? Ja się spotkałem. Tak, tylko na jednym street foodzie, bo bez na tym najlepszym. No możesz sobie wybrać bez czego chcesz, nie? Ale jakby to nie tofu psuło resztę, tylko on był po prostu najbardziej przyprawiony, był taki ultra aromatyczny, tak, nie? No dużo sosu tam było i ten sos jakoś tak wsiąknął, to fajnie tak zrobił taką galaretkę. Myślałem, w ogóle kolor był dużo ciemniejszy, taki na pewno kompletnie. Ja nie pamiętam 6 lat temu, żeby tofu dodawali, ale może nie czułem go po prostu. Może było dobre jakieś tofu, bo ja tofu tak nie za bardzo. Ale ono jakieś tutaj to na przykład w ogóle nie czuć. Też się blenduje z tym jajkiem, no? Tak, jak przyjął, no tofu przyjmuje smak tego. O, tu mam chyba tofu akurat. O wilku mowa. A w ogóle nie czuję go. Miało smak? Nie, to było okej. No bo właśnie jak on dobrze się zrobi na początku się jeda, to ona ma smak tego, co tam reszta. Tak, chyba przejmuje właśnie taką słodkę. No ten cukierko to sobie mi się podoba.
ale dowolne możesz, bo to chodzi o żeby się skarmelizowało tam. W Polsce dajesz dowolne. Może trzcinowy być też fajny kolor pobrany. Ale a propos tych krewetek, to serio, jak są niezrobione, musisz się wyciskać z tego, ja mam była. Ja zawsze odbieram krewetek. Ale tutaj zawsze jedzę jeden z ogórkami. No ja też. Nie, no ja wolę je obrad, bo się nie chcę potem tego, nie? W talerzu w obrad. No to ma to już tak samo, ty nie widzisz, nie? Czego? No jak są krewetki z ogórkami, bo jak są już obrane, więc jak no. Mówię na przykład jakiś makaron z krewetkami, no to muszę obierać. No, no. No bo tak. Jeśli gotujesz, nie wiem, projekt kurczaka, to ci na takie małe kawałki, to nie musisz tego na, ten, potem rozdzielać, tylko na raz, bo... No ja zjadłem teraz te krewetki na sam koniec, więc tak, ale bez, ogólnie bez krewetek ani bez kurczaka, bo smakował mi. Dobry, nie? Dobry był top, no. Przepraszam was na chwilę, idę umyć ręce. No bo w sumie, pójdę zajarać. Wiem, co się bliży. Ale kurwa pogotowany, ja pierdolę. Nie, nawet serio? Top pad thai, ale... Myślę, że temu byliśmy w Tajlandii, no i nie szło takiego pad thai jak tu gdzieś w Polsce. Wylewałem nad tym. No ale to jest chyba związane ze składnikami. Wiesz jak ma na imię? Nie wiem, ja mam słaby do imion pamięć. Tak, ja usta sobie wytrę. Ile ja już bez fajka byłem? 18. Jezus Maria, prawie 2 godziny. No aż tak mnie nie pojebało. Tutaj coś budują. Ale powiem wam, jechałem dzisiaj i kurwa oglądałem te linie wysokiego napięcia. To jest przeginka, nie? Przeginka. 19.28 teraz. 19.28. Co tam pani za małpę wysłałaś? A. Nie zauważyłem. A. Muszę to... Jak będziecie starsi, będziecie wiedzieć. Trzeba jądra dociskać, bo później jest lepszy, wiesz. Dobra. Siądę jak Polak prawdziwy na tym. Już ich biorą, ja muszę zapalić. Przepraszam. Każdy ma swoje potrzeby.